jako firma inspirujemy się tym, jak żyją ludzie i dbamy o to, aby każdy mógł się czuć sobą we własnym domu już na wejściu. Dlatego tworzymy drzwi w zespołach złożonych z wielu specjalistów, stylistów, projektantów, technologów i najlepszych producentów w kraju. Drzwi marki Vox są integralną i ważną częścią wnętrza, dlatego powstają w oparciu o metodologię design thinking. Inspirujemy się tym, jak ludzie korzystają z wnętrz. Odpowiadamy na ich potrzeby. Tworzymy drzwi, które pozwalają każdemu stworzyć dom idealny dla siebie. Tak powstała kolekcja drzwi Rimo. Zaprojektowałem je możliwie minimalistycznie. To, co je charakteryzuje, to kolorystyczny detal. Zastosowałem pastelowe obrzeża w 5 kolorach do wyboru. Kolekcja drzwi Rimo została wyróżniona w tegorocznym plebiscycie Must Have. To niesamowite wyróżnienie dla pracy projektanta. Jest dla mnie ważne, ponieważ został doceniony projekt bardzo delikatny, subtelny. To właśnie z takimi projektami mocno się utożsamiam. Projektowaniem zajmuję się od 10 lat i cenię takie projekty, które są pomysłowe i świetnie sprawdzają się w życiu. Zaprojektowałam drzwi smart, które są smart nie tylko z nazwy. Kiedy je tworzyłam, myślałam o zwykłych, codziennych sytuacjach. Największym wyzwaniem podczas projektowania było stworzenie funkcjonalnego i solidnego systemu wieszenia akcesoriów. System mów i śrub umożliwił stworzenie platformy, która pozwala uczynić swoją przestrzeń bardziej dopasowaną do własnych potrzeb. Projektowanie w drzwi Vox zaczęło się pod koniec 2011 roku od warsztatów Design Thinking. Początki były trudne, producenci patrzyli bez wiary na nasze chęci do projektowania. Z czasem udało nam się wypracować nową ideę, gdzie drzwi stały się bardziej elementem wnętrzarskim niż budowlanym, dostosowane do potrzeb i stylu użytkownika. Przez 3 lata pracy w Vox zaprojektowałam kolekcje takie jak Innovo, Classic, Uppsala, Prezzo i Mono. Uppsala to ukłon w stronę prostoty. Chciałam odwrócić tendencję, która wtedy panowała na rynku, czyli dominowały drzwi w układzie poziomym. W przypadku Innovo udało się połączyć dwie cechy, trwałość i praktyczność, nie gubiąc przy tym estetyki. Powstały drzwi o solidnej konstrukcji, grube, które skierowane są do użytkowników szukających prywatności. W odpowiedzi właśnie mamy zwarte, dość ciężkie drzwi, ale przełamane wąskimi szybkami. Zaprojektowałam mocno wyoblone krawędzie, które właśnie mają za zadanie zmiękczyć cały wizerunek tych drzwi i charakter, a jednocześnie ułatwiają dostęp do szyb.